poleciałem. Ciekawe, że razy pomylę lewy trigger z prawym, jakby chciał coś zebrać. Więcej nefretowego lotosu. I dobra, zobaczmy, co jest tam na górze. Tu jest ściana. Czy góra, czy... A nie mówię, że tam z góry przyszedłem chyba. To jest bardziej w tę stronę muszę chyba iść, nie? O właśnie, tu. I teraz tutaj na wprost. Ale nie powiem, cieszę się, że zdobyłem sobie ten taki mini sekret, powiedzmy. Zobaczmy teraz, co się kryje dalej. Oho, czyżby pierwszy boss? Jup, strażnik buł. No. Kurde! Bo mu nikt zrobi ze... Zobacz co. Nice! Udało się wykorzystać tę zdolność z przewidywaniem. Wow, co jest? O! Okej, okay, oskryptowane. Chyba się właśnie dostaniemy zdolność z unieruchamiania. Oh, it's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. Unieruchomienie. Prosty gest ręką, który może unieruchomić przeciwnika w miejscu. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. You'll be able to hold them in place while giving yourself a breather. Sadly, mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. Though it's good enough against boneheads like this one. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. No! The young ones these days know no manners! Fear not, teach them a lesson with your new spell! Kurde! To za gnój! Chciałem kurde go nie uruchomić właśnie! Dobra, za wcześnie użyłem tego. Ładnie! Dobra, widzę, że tak muszę zakończyć całą kombinację, aby to wykorzystać. Au! Teraz tak cymbał. Do leczenia. A dobra, widzę, że jeśli ja oberwę w trakcie kastowania tego, to się nie wykorzysta. Ale dobra, on już leży. No i pięknie. Oj, to był wódz Jaoguai. Strażnik W. Posturą wielki, potęgą nikt mu nie dorówna. Ciężki ma pancerz, walka nie będzie równa. Oczy jego szkliste i groźba w nich się jarzy. Mędrzec to czy głupiec? Trudno stwierdzić z twarzy. Ale lubię strasznie takie rymowanki, nie? Czuję się, jak serio, jak ja tak gadam, to czuję się jakbym gadał jako ten... Jak kapelusznik z Arkham City, bo on praktycznie za każdym razem rymował. Kiedy opisywał kogoś bądź coś. Duch kamienia. Jest w nim męstwo gór i duch skał. Ten materiał można wykorzystać do tworzenia broni. Spoko. Kolejne samodoskonalenie. No to pójdźmy w kolejne odzyskiwanie zdrowia. Mamy teraz więcej dostępnych. Zmniejsza koszt wytrzymałości naładowanych silnych ataków. Zmniejsza... Nie, zwiększa zadawane obrażenia przez wszystkie kombinacje rozmaitości. Okej, nie do końca wiem, czy to jest coś konkretnego. Żelazna wola. Każdy poziom talentu znacząco zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń po naładowaniu silnego ciosu. Wiadomo, jak ktoś ma dobre oko i potrafi cały czas robić idealne uniki, no to jemu to jest skill totalnie zbędny, no ale warto mieć. Wirujący wiatr, wykonanie lekkiego ataku po przewidzeniu. A dobra, to już czytałem. To i to. Ale patrzcie, nie mam jeszcze dostępnego postawy filaru, ale już mogę skille do niej odblokować. To jest jakoś śmieszne.
A dobra, dopóki nie mam postawy odblokowanej, to nie będę ten. To nie będę tego brał. O kurde, serio? Zaklęcia też mają swoje te? Swoje upgrade'y? Ej, ale wait, pytanie. Czy będzie, będą tylko cztery zaklęcia? Czy może będzie ich więcej? Mistycyzm. Uniwersalne i pomysłowe formy mistycyzmu zapewniają maksymalną zdolność do przystosowania się do sytuacji. Zobaczmy. Unieruchomienie. Co mamy tutaj? Rozbicie. Każdy poziom talentu umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane unieruchomionym przeciwnikom. I stagnacja. Efekt kumuluje się do 5 razy. Trafienie przeciwnika unieruchomionego lekkim atakiem. Wróć. Trafienie unieruchomionego przeciwnika lekkim atakiem nieznacznie wydłuży czas trwania kolejnego zastosowania unieruchomienia. Okej, ale rozumiem, to też trzeba, wiecie, użyć, nie? I najlepiej użyć od razu kolejny raz, nie? Dobra, sobie mogę tak poczytać na szybko. Łatwa ofiara, kiedy jest unieruchomiony, ogromnie zwiększa zakres ruchu przy inicjacji. Krótkotrwałość, jeśli przeciwnik zostanie unieruchomiony w momencie, gdy zaatakuje, wydłuża to czas trwania unieruchomienia i znacząco zwiększa obrażenia zadawane. Okej. Przywraca miarkowaną ilość many po przełamaniu unieruchomienia przez przeciwnika. Chyba literówka. Albo błąd bardziej, bo to literówka to do literki się jednej odnosi, to po prostu jest błąd. Tego przez nie powinno tu być, chyba po prostu po przełamaniu unieruchomienia przeciwnika. Rzucenie unieruchomienia nie przerywa już kombinacji ataku. Okej. I przedłużenie pochłania umiarkowaną ilość dodatkowej many, aby ogromnie wydłużyć czas trwania unieruchomienia. Okej. I to na razie do jednego skilla. Ciekawe, jak to wygląda w przypadku kolejnych. Oj tak, ale jak kurde dorwę jakieś dobre miejsce z farmieniem, no to będę farmił. Hobem 2 godziny, kurde, stał przy tym miejscu, to będę się farmił. Bo naprawdę, chcę zobaczyć, kurde, ile będzie mnie, znaczy najbardziej mi interesuje, jak słyszę odblokowanie tej postawy. Wiadomo, 20 leveli na raz raczej nie wbije, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak będę tak się farmił i farmił. Dobra, iskierka dodana, ale oczywiście już wykorzystana. Co jest dalej? O! Samodoskonalenie iskry. Otwórz samodoskonalenie, aby obudzić talenty. Zyskaj wyższy poziom, by zdobyć iskry i obudzić sobie więcej zdolności i zaklęć. Wskrzeszenie nie powoduje utraty iskier. Okej? Okay. Akurat dobrze wiedzieć. Czyli tak jak w Sekiro. Jeśli zginę mając punkt umiejętności, nie tracę. Ale pytanie, czy jeśli zginę nie mając całego punktu, czy tracę zdobywany exp? Bo jeśli tak, no to może to być ciekawe. Dobra, nie tak, dostałem 32 punkty, 32 expa i 31 woli, czyli to się na pewno nie sumuje. Kurde, trzy ciosy i on jest w sumie rozwalony. Albo jeden silny ładowany. To jest ten, co wybucha płytką. Ja taką planę widzę po sobie zostawia. Warto jej przez chwilę unikać. Wiesz, lotos. Chyba nic więcej nie ma. Skałka. Nie jest to żaden mimikujący przeciwnik. Czy ja chcę zużyć tykwę? Dobre pytanie w sumie. A dobra, na razie nie. Spróbujmy zachować sobie tę jedną użyć na jakiś cięższy pojedynek. Mówię, jak dojdziemy do kapliczki, to zakończę. Chyba, że coś ciekawego się w miarę zadzieje przy samej kapliczce, no ale dopóki nie dojdziemy, no to nie kończę odcinka. Mówię, najwyżej po prostu go podzielę na 2, jeśli będzie to trwało więcej niż godzinę. Dobra, na razie widzę spokój. Czekam trochę na łucznika, bo chcę zobaczyć, czy to tak po prostu bije strzały. Jezus Maria! Patrzcie na to, widać kurde te...
Poziom wytrzymałości obniża ją podejmowane działania, po wyczerpaniu zdolność do wykonania czego nosi udział w mieczach. Tak, tak, wiadomo. Ale widać, kurde, ten kostur. To jest takie zarysy tego kostura. Widać w miejscu. Tylko sobie pytanie, czy to ma tak... Dobra, nie, nie, to na pewno nie ma tak wyglądać. W sensie jego ma być widać, ale raczej nie tak, jak obecnie go widać. Zakładam, że przy lepszej karcie miałbym trochę więcej możliwości, żeby się tym bawić. Dobra, tam mnie prowadzi jakaś taka złota smuga, ala łaska, niczym w Elden Ringu. Zobaczmy, co jest tutaj. Medytacja. Okej. Okay. Powiedzcie mi, czy wyobraźcie sobie, jakby każdy miał broń, którą da się tak po prostu schować, albo przyczepić sobie jako, nie wiem, kolczyk czy coś. Wiadomo, on tego raczej w uchu nie trzyma, no bo... Przecież w sumie? Nie mógłby. Wiadomo, to się... On się zwiększa i zmniejsza zgodnie z wolą właściciela, więc tego pytanie, czy on sobie musi to trzymać w ręku? Czy wystarczy, że chociaż tak to wiecie, tego myśli, to już się jakby powiększa. O, nice! Darmowa iskierka! Okej, czyli za medytację dostaję też iskierki. Pobierzemy od razu tutaj najwyższy poziom. Tylko też nie pytanie. Bo... Znaczy nie pytanie. Jaki ja mam poziom właśnie? To mnie interesuje. Czy się dziennik odblokowało? A, miejsca medytacji. Góra Czarnego Wiatru. Jedno z trzech. Pawilon w Wilczym Lesie. Ha, z tego zobaczyć po prostu, gdzie odblokowałem. Spoko. Ale właśnie, jaki mam poziom? Czwarty. Okej, okay, teraz będę miał piąty. Dobra, to na piątym sobie odblokujemy tę posturę. Czy tam postawę kolejną. Będzie okej. Okay. Ale dobra, czyli level, a zdobyta iskra to nie jest to samo. Bo tak myślałem, czy właśnie iskry są wyznacznikiem poziomu, ale widać, że nie, bo zdobyłem właśnie iskrę z Afriko, no i nic z tego nie przyszło. No i proszę bardzo, od razu jest kapliczka. Akurat proszę na skończenie materiału. To może będą dwa takie fajne po pół godziny. O, przydziel ponownie iskry, dobra. Fajnie. Zobaczmy, mogę 4 mam ogólnie, no ale na razie jestem zadowolony z tego, gdzie to przydzieliłem, plus no raczej nie będę narzekał, więc a propos tego, co biorę, wie... Chociaż wiadomo, w sumie może się pokazać przeciwnik, na którego lepiej byłoby wykorzystywać co innego, no ale zobaczymy to później. Tutaj nic nie ma. Sprzedać mogę oczywiście złoto za wolę. Jedno za 99 chyba, tak? Tak. Dobra, no to cyk, plus 200 woli prawie. Czy ja chcę coś kupić za tę wolę? Dobre też pytanie. Medykan przeganiający zło zwiększa redukcję obrażeń. Proszek ochłodzenia. Po użyciu usuwa stan poparzenia i przyznaje i zwiększa na nie odporność. On ten proszek antymazmiatu usuwa stan zatrucia i znacznie zwiększa odporność na truciznę. Okej, okay, ale pytanie, czy to mogę craftić? Bo jeśli tak, to bardzo chętnie. Tylko w sumie też pytanie, jeśli mogę craftić, to czy muszę zrobić przepis, czy coś po prostu jeszcze nie odblokowało? To jest dobre pytanie. Hey, wait! You don't think you can just parade in, do you? Czemu nie? It's not that simple. A co to, Mordor? Do Mordoru let też przebył tak po prostu. Let me transform you into a golden cicada, so you may follow the fires ahead and scout this mountain unnoticed. Fly! It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it soon. Powiedzcie mi, że, że to jest darmowy, pasywny skill, z którego mogę korzystać zawsze. Dobra, co on na razie? Wróć do pierwotnej postaci. Ok,
Okej, czy to chyba nie ma tajemnicy? The Black Wind Mountain, there are secrets galore. The cicada form may help you explore, but be wary. This form does not last forever. Should you find yourself lost, just follow my voice. Now, off you go. Leave them be. One misstep, Lord Lingshu might make a meal out of us. You might not know, but a shapeshifter is on his way here. The master told of it. Halo, where napisy? Są włączone napisy, ale dlaczego? Jest jakiś wariant tych napisów? Nie, jest tylko włączony i tyle. Dobra, gadali jakimś, jeśli dobrze zrozumiałem, jakimś Lordzie Linie, który... chyba ostrzegał nas, no, ostrzegał ich przed, no, nami. Okej. Jest tutaj grzybek. Dobra, pytanie, co mnie ogranicza w tej postaci? Bo jeśli wytrzymałość, no to czasu mam niewiele. Jakiś wróg pilnuje skrzynki. No, serio? Czemu to jest niewidzialna ściana? Oj, zaraz się odmienię. Nic. Jap. Dobra, czyli wytrzymałość to jest ogranicznik. Orzężyń tysiąclecia. Ciekawe, czy gość jest sam. Ała! Idzie mi dupnął. Okej. Oj, to był pomniejszy Jałgwajdo w ogóle był. Przywódca bandytów. Słabszego rani ten, kto w zemście upatruje zapomnienie. Ścieżki mogą się różnić, lecz jednakie ich płomienie. Okej. W jaki punkt mamy ten rzęszeń tysiąclecia? Wyjątkowy. Okej, czyli też rzadszy po prostu. Zwany też pomarszczonym zbawcą, nabywcy tego bezcennego zioła muszą zachować roztropność i też wykorzystywany przy tworzeniu lekarstw. Okej. Tutaj coś też mogę mieć, nie wiem co. W pogrzebieniu. No i dobra, bierę mi teraz... A co? O, jeszcze nie było levela? Myślałem, że był. A pfff, dobra. Dobra, nie no, trochę jeszcze brakuje. Wydawało mi się, że będzie. Trochę złota i przeganiający zły medykament. Jakiś kolejny wilk. Proszę, pierwszy taki ala mimik. Teraz level wpadł. Jinsengondko. W tych mistycznych pędach wrodzony dar kiełkuje, gdy z ziemi się wyłonią, duch w nie wstępuje. Korzenie są niczym kończyny witalności ciała i umysłu sprzyjając. Strzeż się, bo jeśli zbierzesz zbyt dużo, nieprzyjemności się pojawią. Tutaj ziółko, nic więcej. No i teraz bierzemy sobie oczywiście, tak jak powiedziałem, w postawie filaru. Znaczy wróć, po prostu odblokowujemy postawę filaru.
Okej, okay, i przechodzę wciskając górę, a postawę uderzenia. Ciekawe. Dobra. Przejście do postawy filaru. Możliwia przeznaczonemu wejście na szczyt kostura, dzięki czemu jest w stanie uniknąć ataków z ziemi. W tym celu należy przytrzymać silny atak. I więcej koncentracji, tym wyżej postać może usadowić na kosturze. Jeżeli podczas usadowienia na górze kostur zostanie trafiony, utrzymanie równowagi będzie wymagało zużycia większej ilości wytrzymałości. Okej. Okay. Aha, dobra, mam po prostu... W prawo mam ten... Znaczy, może w prawo. W lewo mam te domyślne, a tutaj mam kostur na górze. Zobaczmy, kiedy mam ataki. Widzę, combo jest takie samo. Tutaj mamy więcej lotosu. Okej, silny tak po prostu to jest dupnięcie. A zobaczmy, jak go naładujemy. Okej. Tylko teraz pytanie, czy jakby ja jestem, jakby ktoś atakował cały czas po ziemi, to czy ja jestem w stanie, wiecie, tak po prostu wejść i... w sensie chodzi mi teraz głównie o fale uderzeniowe, nie? Czy jestem w stanie na to wejść i unikać tych fal, czy jednak i tak podostanę co nieco po twarzy? Dobrze, wrzęczeń. Ej, a tutaj mogę zaskoczyć, co to ma być? Who are you to trouble this grip? Dziękuję, tyle się widzieli. Też pusto. Okej, okay, niekoniecznie mam kolejnego tego kruka. Kurde! Chciałem zobaczyć, czy naładowanie, czy atak po naładowaniu jest taki sam, no ale... Prawdopodobnie tak. Ale cóż, no niestety... Zginąłem. Zginąłem, trudno się mówi. No ale zobaczymy, bo miałem trochę expa. I ty, w ogóle mi się w ten taki włos zmieniliśmy chyba. Jak to wygląda z expem? Nie, okej, okay, dobra. O, woli też nie straciłem. Okej, okay, dobra. Dla mnie spoko. No, będzie niezłe. Dobra, możemy tych podsłuchać może jeszcze raz? Czy oni już nie będą o tym gadali? Nie, nie gadają. Jezu, oni są tacy słabi, że potrzebuje dwóch takich typów, żeby nabić pierwszy pasek. Znaczy pasek, tak. Pierwszy pasek, ale chodzi mi o to też ten pierwszy punkt. Że sobie nie jestem w stanie wytestować tego pełni naładowanego ciosu. Dobra. No i teraz bym chciał wykorzystać na przykład w trakcie kombosa byłoby najlepiej wykorzystać ten atak. Chyba jednak na kimś... ciut silniejszym. O! Proszę. Jak auta nie miał, to raczej tak. Dziecko, aut nie ma, bo są mechaniki obydwa. No, ale ty też jechałeś autkiem. Ale mógł z Radkiem jechać autem albo jechać motorem, wiesz coś na tym temat? Wiem, że wychodził, ale raczej motorem jechał. Dobra, miałem kończyć, ale spróbujmy jeszcze tego pokonać. Bo to jest na bank boss, znaczy dobra, na bank jest jakiś przeciwnik, być może mini boss. Jap, zbłąkany upiór. Au! Okej. Okay.
Dobra, zostajemy przy tej postawie. Aj! Oj! No tak, coś czułem, że to właśnie będzie. Falami. No chyba chcesz żarty stroić, co to miało być przed chwilą? Nie wiem, Luke, użyj mocy! Kurde, chcę wykonać te idealne uniki, ale mi nie wychodzą. Au! Ej no! Ej, zrobiłem unik teraz przecież, halo! Co to miało być? Dobra, ale muszę też uważać, czyli tak, jeśli chcę użyć po prostu silnego ataku z dwóch punktów, no to muszę normalnie ten... Muszę normalnie przytrzymać, bo jak z tego co zauważyłem, to ten... Z tego co zauważyłem, to użycie silnego ataku w trakcie tej lekkiej kombinacji... Au. Nie! Kurde, nie chciałem tego zużywać. Dobra, ale wracając. Użycie tego silnego ciosu w trakcie kombinacji to jest po prostu większe uderzenie, ale właśnie ta kombinacja tego leki ataku ma to nabić. Nice. Idealnie wyczuty timing. Choć no nie powiem, wyszło mi to trochę dość dużym przypadkiem. Dobra, na szczęście blisko ogniska jest ten ziomek. Pierwszy! Dobrze. Fajnie idzie. Ty no tak, to ja go mogę zaspaniać, no dawać! Im dłużej, tym lepiej. Dobra, ale widzę, że mamy... Nice! Udało się... Idealny? Fuck, nie widzę! Stój! Dobra, muszę go albo rozbić po tym zatrzymaniu, albo muszę zrobić mu trzy razy lekką kombinację. I wtedy go tak właśnie powalam. Trzy, czekamy. Trzy. Aż! Zrobiłem uniku, ale nie zginąłem też, więc dobrze. Okej, dobra, to też widzę, bije. Znaczy ma dwie fazy ten atak. O, to coś nowego. Nice! No dawaj, prawie go mam! I kończ! Jest! Jezu, jak było blisko, Boże! Mamy go, zbłąkany upiór pokonany. Kurde, ale jakie to było ryzykowne w ogóle z mojej strony. I iskry za niego dostałem, podwójny wygryw, bo dwa levele. Dobra, weź to, o! O! Nie można pochłaniać duchów bez wskazówek. Okej, dobra. Czyli tego nie wezmę. Tego teraz pytanie, czy jak ja tu później przyjdę, to tu będzie, czy będę mógł to... Bo tam coś było przed chwilą o sztandarach duchów. Bo widziałem coś na loadingu, to może... Czy będę mógł to przy kapliczce odzyskać? Dobre pytanie. Dowiemy się w trakcie gry, ale dobra. Mój target osiągnięty. Typ pokonany. Tak więc, zajebiście. Quiet fool. You don't want to run into that big head. No niestety uciekł mi. Dobra, ale teraz tak, przetestujmy jak wygląda użycie przedmiotu. Zobaczmy co on mi zdał za przedmiot właśnie. Nasznik zapali, nieznacznie zwiększa szanse na trafienie krytyczne. O 3%. No, mam łącznie już 5%, więc dla mnie spoko. I co dostałem od niego? Krew żelaznego byka. By stać się kimś wielkim, trzeba wysilić się bardziej niż komar wysysający krew z żelaznego byka. Tego właśnie potrzebujesz, by wzmocnić swojego ducha. Okej.
ale w jakim sensie? Bo tego trochę nie rozumiem. Ej, ale patrzcie, nie dostałem jego opisu! To ciekawe. Dobra, ale to potem. Zdolności. Dwie iskierki. Jeszcze muszę wydać łącznie trzy, czyli jeszcze jedną. Dobra, na razie filar aż tak nie jest mi potrzebny, więc tego na razie nie tykamy. Idziemy bardziej w to uderzenie. Tutaj jest większa redukcja na obrażeń. A jak się dobrze wyczuje moment, to nie jest w ogóle potrzebne, więc to bym sobie odpuścił. No, zwiększa koszt wytrzymałości, czy zwiększa obrażenia? Weźmy zwiększenie kosztu wytrzymałości. To będzie o wiele lepsze. I kolejny punkt też to wydamy, będziemy mieli tutaj na maksimum. I będziemy mieli wtedy jeszcze trzeci punkt umiejętności. Znaczy, punkt skupienia. No i dobra, potem będę szedł myślę albo w przetrwanie, albo jeszcze bardziej to rozbuduję, żeby mieć 4 punkty umiejętności. Tutaj zobaczmy. Znaczy, zwiększa prędkość ładowania wszystkich postaw. O, to może być dobre. To jest też za jedną iskrę. Tutaj zwiększa obrażenia zadawane przez naładowane ataki. Po przewidzeń. Dobra, to już czytałem. I tutaj podczas ładowania doskonałe uniki nie zużywają zgromadzonych punktów koncentracji. Okej, okay, też dobra rzecz. I myślę, warto odblokowania. Tutaj mając mniej niż jeden punkt koncentracji, przeznaczony nadal może stosować kombinację rozmaitości, ale zadają one mniej obrażeń. Okej. Okay. Aha, dobra, o to chodzi z rozmaitością. Że to jest to, że ja w trakcie po prostu kręcenia lekkim atakiem walnę nagle silnym. No to tak, to jak najbardziej chcę ulepszać. Szybki ruch, każdy poziom talentu nieznacznie zwiększa. Dobrze, jak to już czytałem. I tutaj silne ataki, które kosztują punkt koncentracji, zadają dodatkowe obrażenia w oparciu o pozostały wskaźnik zdrowia. Też dobre. Dobra, myślę, że cała ta linia drzewka to wypada jak najszybciej mi się odblokować. Bo najczęściej będę to wykorzystywał, bo to właśnie to jest to. Bo postawa uderzenia to jest tylko i wyłącznie te dwie linie. Postawa filaru te dwie, postawa pchnięcia te dwie. Ale to jest po prostu domyślne dla wszystkich postaw. Więc to wypada po prostu mieć. Mistycyzm, to unieruchomienie też myślę wypada ulepszyć. To samo te fundamenty. No najbardziej oczywiście będzie tutaj cierpiało moje zdrowie oraz wigor, no bo tutaj wymaga ile? 2, 4, 6 punktów mogę łącznie w to wpakować, no ale myślę, że warto. Ty, ale kurde, to mnie ciekawi, pokaż mi to. Czekaj. Postawa pchnięcia. Przytrzymaj silnego, to jest takie dupnięcie. No, naładowany i... Jup, takie... Po prostu, szybkie pchnięcie na odległość. Tutaj zwiększa regenerację wytrzymałości po trafieniu. Ofensywa w defensywie po lekkim ataku silnego ataku. Możliwe taktyczny odwrót. Dobra, to jest kosztowa umiejętność, ale to wirujące pchnięcia. Po taktycznym odwrocie potężnym pchnięciu lub naładowanym. Ty jak Dante leci z milionem ukłuć! O kurwa, ej, to będzie zajebista postawa. To będzie zajebista postawa do upgrade'u. Tylko też pytanie. Czy ja będę chciał, kurde, iść najpierw całkowicie w walkę kosturem i odłożyć fundamenty na później? Czy może jednak warto tak w miarę to równoważać? Iść trochę tu, trochę tu. Musiałbym sobie... Znaczy dobra, na pewno to by mi się przydało, żebym mógł z większego dystansu doskakiwać do typa. Plus to jest też maskę, muszę to, kurde, wziąć. Nie tyle dla obrażeń, czy wiadomo, jak będzie ktoś słaby, to wymucę go po prostu w moment, jak do niego podejdę. No ale na te strzały to myślę będzie na pewno najlepsze. Na to odbijanie pocisku. Dalej nie znalazłem łucznika, nie wiem czy to odbija pociski. Zakładam, że tak, no ale no... Widać jak to idzie, nie? Ja tu stoję w miejscu. A z tamtą umiejętnością mogę iść do przodu i totalnie się nie martwić o tego. Totalnie się nie martwić o... O to, że we mnie strzelają, no dopóki mam oczywiście wytrzymałość. Tylko teraz w sumie pytanie. W którą stronę iść tam, gdzie ja przyszedłem? Jaki przyszedłem? Miałem zobaczyć, jak działa użycie tego talizmanu. Bo to jest jeden na jeden, ale zakładam, że to jest wielokrotnego użytku właśnie. Więc tak, chcę użyć. A, okej. Okay. Po prostu. Tepek. No dobra.
Ale dobra, dalej jako taki ten włosek wracamy. No ale ogólnie spoko to wyglądało. Więc dobra, w tym odcinku to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym, zagrajmy w Black Myth Wukong, w którym w którym być może przejdziemy kawałek dalej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!